Raz, raz, siemano przyjaciele! Jezus Chrystus! Żyję już nie ja, lecz żyje we mnie Chrystus. W rytmie Bożych zasad idę drogą ku życiu, nie patrząc do tyłu, tylko na to, co przede mną. Demoluję piekło, bo znam swoją wielkość. Znam imię Jego, które jest kluczem do nieba, bo to On za moje winy swą krew niewinną przelał, dokonując dzieła, które ja dziedziczę w genach. Przeto wiem, kim dziś jestem i jaka moja cena. Uderzam z podziemia i uderzam na szczyty. Potężny mam arsenał, by pokrzyżować szyki diabelskiej taktyki, która jest nam dobrze znana, bo diabeł to pała, nie ma nic do gadania. Diabeł na dramat, bo depcze go poryją, mimo że już pokonany został w mistrzowskim stylu. No to, co na krzyżu się wykonało, sprawia, że każde kolano zgina się na imię Pana. Siostry i bracia, wywyższamy dzisiaj króla nad królami, nad mistrzami mistrza. Świętujemy to, że prawdziwie zmartwychwstał, po to bliscy śmierci przejść mógł do życia. Siostry i bracia, wywyższamy dzisiaj króla nad królami, nad mistrzami mistrza. Świętujemy to, że prawdziwie zmartwychwstał, po to bliscy śmierci przejść mógł do życia. Rzuciłeś ten talizman, mówiłem, było warto. Dziś w roku patrzysz na religijne szambo. Wiesz, kto jest gwiazdą, bo znasz go osobiście, bo podjąłeś decyzję, że wybierasz życie. Poznajesz w praktyce, że masz wspaniałego Boga, który tak nas który błogosławi co dnia każdemu, kto go szuka, bo to wymiana krzyżowa wyrwała cię z ubóstwa. Zakochany wówczas i teraz jeszcze bardziej w imieniu Jezusa, tak na to patrzę. Narodzony z Bożego Ducha raz na zawsze, nie liczę się ze światem, bo żyję ponad prawem. Siostry i bracia, wywyższamy dzisiaj króla nad królami, nad mistrzami mistrza. Świętujemy to, że prawdziwie zmartwychwstał, po to by ze śmierci przejść mógł do życia. Siostry i bracia, wywyższamy dzisiaj króla nad królami, nad mistrzami mistrza. Świętujemy to, że prawdziwie zmartwychwstał, po to by ze śmierci przejść mógł do życia. Halleluja! Przyjaciele! Przyjaciele! Jesteśmy tutaj dzisiaj dla was, specjalnie dla was. Przyszliśmy tutaj, aby głosić wam słowa życia, aby głosić wam nowinę o Jezusie Chrystusie z Nazaretu, o Jezusie Chrystusie, który 2000 lat temu przyszedł tutaj na tą ziemię jako człowiek. On przyszedł jako taki człowiek jak ty. On się niczym nie różnił od ciebie, z wyjątkiem grzechu. Jezus Chrystus przyszedł na tą ziemię, aby pokazać, jak wygląda Królestwo Boże. Żeby pokazać, jak wygląda Królestwo. Aby pokazać to, aby udowodnić światu, że Bóg to Bóg. Żeby pokazać ludziom, że Bóg jest prawdziwy i że Bóg jest właśnie dla człowieka po to, aby człowiek mógł narodzić się na nowo. Jezus Chrystus przyszedł na tą ziemię po to, abyś ty miał życie. On przyszedł tutaj dlatego, aby twój grzech, aby każdy twój grzech został zmiażdżony. To Jezus Chrystus przyszedł tutaj na ziemię po to, aby twój grzech został przybity do krzyża. Ty sobie teraz żyjesz tak, jak sobie żyjesz. Idziesz sobie na imprezkę, wracasz sobie z imprezki, idziesz sobie do domu, idziesz sobie na jakąś popijawkę z kolegami, ale nie wiesz jednej rzeczy, że może cię jutro nie być, że możesz skończyć swoje życie marnie, ale wtedy już ta flaszeczka ci nie zadzwoni, wtedy ci zadzwoni dzwoneczek w piekle i w tym jest problem, że tu Jezus Chrystus przyszedł właśnie po to, aby ciebie uwolnić od tego dziadostwa, aby ciebie uwolnić od nałogu, bo jesteś pod wpływem szatana, tańczysz tak, jak ci szatan zagra i w tym momencie Jezus Chrystus 2000 lat temu przyszedł tutaj i poszedł za to, co ty teraz robisz, na krzyż, abyś ty mógł żyć. On tutaj był wielkim kozakiem. Tobie się wydaje, że ja mówię o jakiejś popierdółce, ponieważ religia w tym kraju zrobiła ci z głowy takie szambo, że ty nie wiesz, kim jest Jezus Chrystus. A Jezus Chrystus to był taki kozak, za którym szły tysiące ludzi. Kiedy Jezus Chrystus głosił, kiedy On głosił słowa prawdy, za Nim szły tysiące ludzi i nie zastanawiali się, czy będą mieć co jeść, czy będą mieć co pić. Oni szli za Nim, bo ich interesowała prawda. Oni szli za kozakiem. Jakiego masz dzisiaj idola? Jakiego byś nie miał, to ten idol kończy w piachu. I ja wam powiadam, ja mam
mam wielkiego idola, Jezusa Chrystusa. Ja w 2014 roku oddałem życie Jezusowi. Ja byłem zwykłym bandytą, siedziałem w zakładach karnych, prowadziłem przestępcze życie, handlowałem narkotykami, muciłem takich młokosów jak wy. Ale w 2014 roku, kiedy znalazłem się w zakładzie karnym, ja wiedziałem, że w moim kozaczeniu nie ma życia. Ja wiedziałem, że to kozactwo kończy się w momencie, kiedy się kończy moje życie. I wtedy otworzyłem Słowo Boże, a tam było napisane, że Bóg jest sędzią. Tam było napisane, że Jezus Chrystus przyszedł po to, abym ja nie poszedł do piekła przez ten swój grzech. I ja uwierzyłem w te słowa, ja zawołałem do Jezusa, ja zapłakałem nad tym, co czytam. Ja zostałem uwolniony, ponieważ ja w sercu uwierzyłem, ponieważ Słowo Boże mówi, że jeśli w sercu uwierzysz, że Jezus Chrystus przyszedł tutaj na ziemię i poszedł na krzyż po to, abyś ty miał życie, po to, aby cię wykupić z twojego marnego postępowania. Jeśli ty w to uwierzysz, uwierzysz w to, że On poszedł na krzyż, a trzeciego dnia prawdziwie zmartwychwstał, to jesteś wolnym człowiekiem, idziesz do nieba, ponieważ jesteś w Chrystusie Jezusie. Przyjaciele, to jest tylko akt decyzji, to jest prosta decyzja do podjęcia, tu nie chodzi o żadną religię. Religia to gówniany system, który pokazał wam złe funkcjonowanie w chrześcijaństwie, bo chrześcijaństwo to styl życia, chrześcijaństwo to nie układ religijny, nic ci to nie pomoże, że sobie pójdziesz do kościółka, że klepniesz tam jakieś ci sakramenty dadzą, to ci nic nie pomoże, żadna ci zbawcza hostia nie pomoże ci nic, tylko Jezus Chrystus i twoje serce, w tym momencie twoja decyzja serca może ci pomóc w tym i może cię uratować raz na zawsze możesz iść do nieba, kiedy uwierzysz w Jezusa, oddasz Mu swoje życie, ogłosisz Go swoim Panem i Zbawicielem. I wtedy wydarzy się coś takiego, że zamieszka w tobie Święty Boży Duch i będziesz pokutował ze swoich grzechów. Wtedy, kiedy popatrzysz się na tą gównianą flaszeczkę z wódką, to zacznie ci się na jej widok chcieć żygać. Znienawidzisz to, zachcesz żyć świętym życiem, dobrym życiem. Zobaczysz moc Bożego Ducha, która uwolni cię od tego. Jeśli jesteś zniewolony jakimikolwiek nałogami, jakimikolwiek uzależnieniami, przyjdź do nas, uzdrowi, wypędzimy od ciebie demony, uzdrowimy cię z każdej choroby, wypędzimy demony. Jeśli masz problem z nałogami, pozbędziesz się nałogów, oddasz życie Jezusowi, będziesz realnie pokutował ze swoich grzechów, pójdziesz do nieba. Wyjdź z tego babilońskiego systemu, z systemu tego świata, bo ten cały świat, jak mówi Słowo Boże, idzie na zatracenie. A czym jest ten cały świat? No właśnie tymi ludźmi, którzy tutaj mijają to miejsce. To jest świat. Wyjdź ze świata, przyjdź do Jezusa. Przyjdź do Jezusa i oddaj Mu swoje życie. Oddaj Mu swoje życie, bo jutro może być za późno. Zastanów się nad tym, dokąd zmierzasz. Amen.